pierwszym noworocznym odcinku. Pogadam sobie o nowym, jak i ostatnim sezonie 19+. Pewnie pamiętacie, jak mówiłem na filmie o ZUS-ie, iż miałem duży problem, bo mam dwa ciekawe wątki. No właśnie to jest ten. Ostatnio gadałem z kolegą i pisał mi, że serialowa Kaśka kilka tygodni temu mówiła na Instastory, iż w życiu Arka i Lucy ktoś ponownie się pojawi i bardzo namiesza. Pewnie zastanawiasz się, kto znowu wraca, bo ostatnio odcinki są albo o jakichś odejściach, albo powrotach. Wspólnie myśleliśmy nad tą sprawą, wytypowaliśmy kilka osób, które potencjalnie mogłyby wrócić, natomiast nie ma sensu ich wymieniać, gdyż na 100% oni nie wrócą. Mam tu też na myśli Martę, jednak po analizie wszystkich z przeszłości, którzy mieli z nimi styczność i mogliby wrócić oraz nieźle namieszać. Mamy tutaj dwóch pewniaków. Józek Rybiarz już raz spowodował krótki rozłam ich małżeństwa, albowiem przespał się z Lucynką i bez dwóch zdań teraz może rozwalić ich związek na amen przez to, jak dziewczyna traktuje Arka. Generalnie traktuje go jak służącego, a nie męża oraz głowę rodziny. Natomiast przy nich Józek będzie małym piwkiem, bo wnyki, a raczej wnykowa, może będzie chcieć odzyskać Kubusia. Ta opcja jest najbardziej prawdopodobna, ponieważ już kilka razy wspominałem, iż ten wątek nie jest zamknięty. Z tego, co mi wiadomo, to ta informacja nawet doszła do produkcji. To może w końcu wyjaśnią, czy Kubus zostanie u nich, czy też będą zmuszeni go oddać. Reasumując, nie wiem jak wy, ale ja wraz z kolegą stawiamy na powrót wnyków lub samej wnykowej. Powrót Józka byłby trochę bez sensu, ale też jest możliwy. Obie opcje są tak samo prawdopodobne, gdyż tak samo mogą namieszać im życiu, choć wątpię, by na koniec chcieli tykać najdłuższy związek w serialu. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu namiesza, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, kto ponownie pojawi się w serialu, Józek czy wnyki?